Witam serdecznie. Osoby, które jakby zajmują się komunikacją awaryjną, bardzo często zastanawiają się, jakich trybów cyfrowych użyć, albo używać, może się tak wyrażę. Również preparesi, którzy zaczynają swoją przygodę, czy też doskonalą się w różnego rodzaju technologiach, przesyły informacji za pomocą drogi radiowej mogą się zastanawiać jakie tryby cyfrowe używać i tutaj właśnie w tym materiale ja będę pokazywał cztery najistotniejsze, będę omawiał cztery najistotniejsze tryby cyfrowe do wykorzystania właśnie w komunikacji awaryjnej. Ten materiał jest wykonany z myślą o prepersach którzy niekoniecznie mają ogromną wiedzę z zakresu telekomunikacji i różnego rodzaju trybów radiowych. Dlatego ja postarałem się zrobić takie, właśnie krótkie kompedium czterech najważniejszych, właśnie trybów i stworzyłem właśnie taki dokument, w którym ja to po prostu jakby sumaryzowałem i ktoś może sobie po prostu, właśnie, tak bardzo fajnie zobaczyć i zapoznać się właśnie z tymi trybami. Ok? Także zapraszam. I teraz tak, jest bardzo wielka różnica pomiędzy radioamatorstwem a osobami, które zajmują się komunikacją awaryjną. Są dość duże różnice z tego względu, że na przykład radioamatorzy są generalnie zainteresowani kontaktami radiowymi i są zainteresowani żeby tych kontaktów radiowych mieć jak najwięcej i żeby były jak najdalej o najlepiej o w ten sposób albo w trudno dostępnych miejscach i, i są różnego rodzaju nawet dyplomy jest na przykład dyplom za nawiązanie kontaktu z każdym krajem na świecie na przykład to jest jeden na przykład z, z takich dyplomów, które można dostać. Osoby, które są zainteresowane um, komunikacją um, awaryjną, MCOM, czy też komunikacją kryzysową, one nie są zainteresowane nawiązywaniem kontaktów w sensie um, zdobywaniu właśnie takich dyplomów. Na przykład ja osobiście nigdy nie byłem zainteresowany żadnym z takich dyplomów. Dlatego, że komunikacja awaryjna to, to jest zupełnie, jak to mówią, different cup of tea, czyli po prostu, jak to Anglicy mówią, inny in, 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 in kubek z herbatą. O, w ten sposób, żeby to tak przetłumaczyć. I są różnice i są różnice, na przykład w telekomunikacji kryzysowej może być konieczne przesłanie na przykład zdjęć. Nie każdy tryb cyfrowy pozwala na przykład na przesyłanie różnego rodzaju zdjęć. Wszystkie tryby cyfrowe pozwalają na przesyłanie zdjęć stricte cyfrowo, o w ten sposób, czyli po prostu jak plik, ale nie każdy z nich posiada ten taki tryb, który można nazwać analogowy, o w ten sposób, który pozwala na przykład na wysłanie zdjęć. Również na przykład jest różnica gdzie na przykład wykorzystanie tzw. RSID pozwala na przykład na zobaczenie na samym waterfallu, kto nadaje na przykład daną określoną wiadomość. To się da optycznie na przykład odczytać. To też jest na przykład taki znacznik komunikacji awaryjnej, gdzie na przykład ktoś nawet, kto po prostu patrzy się na waterfall, może zobaczyć po prostu wiadomość, kto po prostu nadaje. I, I jaki jest na przykład tryb radiowy, bo to ma znaczenie. Okay? Ja będę troszeczkę o tym mówił. Ale teraz tak. Um, bardzo częstym takim um, um, rzeczą, którą się spotyka na przykład pomiędzy krótkofalowcami, że jest to, że oni mogą się. Jakby może nie kłócić, ale po prostu prowadzić dyskusję, jaki tryb cyfrowy jest najlepszy i najważniejszy, i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często jest jeszcze tak, że odnosi się wrażenie, że ktoś myśli, że wybór trybu cyfrowego to jest takie po prostu, że, że lubię i używam w ten sposób, że, że to jest jakby bardziej wybór emocjonalny niż bardziej wybór praktyczny o w ten sposób, nie? Jak na przykład się rozmawia z taką osobą, to taka osoba bardzo trudno, e, trudno potrafi uargumentować, dlaczego na przykład używa pewnego określonego trybu radiowego, nie? E, I to jest to, o czym ja też będę mówił tutaj w tym materiale, że tak naprawdę taki wybór trybu radiowego to nie jest na przykład kwestia sentymentu o, w ten sposób. I o, proszę bardzo, tutaj koty baraszkują Kocica zadecydowała, że, że jest ważniejsza. O, że trzeba na nią zwrócić uwagę. Ok, wracamy do tematu. I, I to też właśnie jest przyczyna, dla której ja tutaj będę podawał różnego rodzaju charakterystyki tych pewnych określonych trybów radiowych i dlaczego na przykład po prostu dany tryb. Jest o, w moich oczach um, jednym z tych czterech najważniejszych trybów cyfrowych. Także ja też będę ten materiał tutaj poruszał w tym, tym zagadnieniu, bardziej związanym z praktycznością tych trybów radiowych, a nie sentymentem, że się tak wyrażę. Okay? Tutaj jeszcze chciałem dodać, że um, jest ponad 40 różnego rodzaju trybów radiowych, e, cyfrowych, i również wiedza, e, która, e, którą my mamy, e, się zwiększa o w ten sposób i doświadczenie. Przez to, że krótkofalowcy i wszyscy ci radioamatorzy używają różnych trybów cyfrowych, te tryby cyfrowe są doskonalone o, w ten sposób. Czyli na przykład tryby cyfrowe, które Ukazały się na przykład, tam nie wiem, 10 lat temu, one już w większości zostały zastąpione, może nie zastąpione, ale udoskonalone. Przykładem na przykład jest um, Domino X i tak zwany TOR, gdzie na przykład Domino X, ono zaczerpało na przykład wiele różnych pozytywnych rzeczy z MFSK, e, Multi Frequency Shift King. Um, czyli um, przeskok częstotliwościowy, um, wielostopniowy. Tak to można przetłumaczyć. Um, I zaczerpało to na przykład z Oliwii. Bardzo słynny taki tryb radiowy, um, który został opracowany przez Polaka. Um, I Contesia na przykład to jest następny właśnie taki tryb radiowy opracowany przez tego samego człowieka. I MT63 jest na przykład takim innym trybem ale z upływem czasu pojawiły się różnego rodzaju rozwiązania, które na przykład rozwiązywały różnego rodzaju problemy, z którymi te tryby radiowe się borykały Także po prostu ta, ta wiedza się zmienia i, i, i my jako też radioamatorzy mamy o wiele więcej wiedzy i, i te wszystkie tryby radiowe, one są zaprojektowane generalnie, można zobaczyć przez różnego rodzaju krótkofalowców którzy też czasami są różnego rodzaju specjalistami w telekomunikacji radiowej. Są tryby, które są, nazwijmy to, komercyjne. Na przykład Paktor jest właśnie takim trybem, takim modemem, który po prostu jest komunikacyjny. Kiedyś patrzyłem na cenę na przykład takiego modemu Paktor, to to się zaczyna od 1300 funtów o, w ten sposób, jeżeli ktoś chciałby mieć Paktor 5 takim modem, 1300 funtów one po prostu e, wymagają bardzo wysokiej precyzji e, zegara taktującego i wymagają wysokiej liczby na przykład e, procesora dlatego, że to, to nie jest tylko i wyłącznie Sama modulacja o, w ten sposób, czyli sposób w jaki na przykład znaki są zakodowane, również na przykład um, te tryby, one um, mogą w bardzo silny sposób wykorzystać procesor, dlatego że one mogą robić wielokrotne przebiegi i robić różnego rodzaju analizy um, po to, żeby po prostu wydobyć informacje, um, ten sygnał właśnie z, z, z tego z tego nadania, o, w ten sposób już zapominam polskiego. Um, I na przykład są tryby radiowe, na przykład Tor jest takim trybem, gdzie jest powiedziane, że on jest tak rozwinięty, że dla ludzkiego ucha może być szum, nie? czyli można nie rozpoznać zupełnie transmisji radiowej, a Tor potrafi rozkodować. Ten, tą transmisję radiową, nawet jeżeli ludzkie ucho nawet nie potrafi zauważyć, że tam jest transmisja radiowa, nie? co jest, co jest niesamowite, o, w ten sposób. On potrafi ma 100% rozkodowywania, 18 dB poniżej poziomu szumu, o, w ten sposób ma 100% rozkodowywania, co jest niesamowitym, po prostu. Osiągnięciem to, to inne tryby tego, tego nie mają. To, to już kod morsa, to już, to już w porównaniu z tym to już jest przestarzała rzecz, dlatego że ludzkie ucho musi słyszeć po prostu kod morsa, żeby go rozkodować. Natomiast w tym wypadku tor potrafi rozkodować poniżej poziomu szumu, nawet kiedy po prostu to jest niezauważalne dla ludzkiego ucha w ten sposób. Także ta technologia się zmienia. I, 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 I tu nawet nie chodzi o to, żeby się upierać, który z tych trybów jest najlepszy, bo doświadczenie również ma znaczenie, w jaki sposób to dostrajać itd. itd. I też właśnie jednym z zamysłów ograniczenia tego do tych czterech trybów, które ja tutaj pokazuj, będę pokazywał, jest to, że jest o wiele łatwiej nabrać doświadczenia, kiedy operuje się tylko czterema, niż kiedy ktoś na przykład próbuje operować na przykład kilkanaście różnych trybów radiowych, Ok, Także to jest jeden z następnych takich elementów. Inną rzeczą jest to, że ja tutaj w tych czterech trybach nie ująłem tak zwanych modemów software'owych. Co to jest modem software'owy? Modem software'owy to już jest taki jakby zaawansowany modem, który potrafi na przykład rozpoznawać um, um, sytuacje, weterze, Czyli na przykład, jeżeli są różnego rodzaju problemy i może dostosowywać na przykład prędkość i tryb pracy modemu do sytuacji, która jest w eterze, okay? czyli na przykład czystość propagacji, efekt doplorowski i różnego rodzaju takie rzeczy, on to potrafi robić automatycznie. Przykładem na przykład takiego modemu jest Vara. Innym przykładem na przykład takiego modemu, który, który ma ścisłe reguły nadawania jest na przykład FT8 który wymaga na przykład bardzo dokładnej synchronizacji czasu i ja tych rzeczy też po prostu tutaj nie ująłem dlatego, że jak się świat zawali to, ta, to może nie być synchronizacji czasu jak na przykład nawet um, satelity pospadają bo, bo satelity mają każdy satelita ma tak zwany zegar atomowy i one są niezwykle dokładnie dostrojone OK, I, i jak te satelity pospalają, to po prostu nawet satelity nie będzie można po prostu tego czasu dobierać i wtedy FT8 po prostu przestanie całkowicie działać, bo nie ma mechanizmów synchronizacji JSA Call, JS8 Call ma mechanizmy synchronizacji, które pozwalają do tego, żeby się dostosować do na przykład nadawania ale to jest też modem tzw. Tak software'owy on ma różnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają na przykład na dostosowanie właśnie tego modemu i on wymaga specjalnego oprogramowania, które pozwala tylko i wyłącznie wykorzystania tego w ten sposób i, i też ma bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o to, okej? Okay? ma tam na przykład cztery tryby pracy, tylko i wyłącznie, gdzie każdy z tych trybów, które tutaj pokazuję ma dosłownie kilkanaście różnego rodzaju trybów, co też ma ogromne znaczenie. Okay? Um, I też e, te tryby cyfrowe w komunikacji awaryjnej, one muszą mieć możliwość przekazywania nie tylko i wyłącznie krótkich wiadomości tekstowych, ale tak jak już mówiłem, różnego rodzaju plików i zdjęć. I dlatego właśnie taka jest różnica. Okay? Tutaj jeszcze chciałem dodać taką krótką informację, bo ktoś teraz może się zastanawiać: No dobrze, ale o czym ty tutaj mówisz, jeśli chodzi o, o na przykład konieczność, czy też po prostu wybór racjonalny, na przykład tych trybów cyfrowych? Okay? Więc tutaj pokrótce ja powiem kilka, właśnie, czy też kilkanaście różnego rodzaju. Rzeczy, które na przykład należy wziąć pod uwagę w momencie, w którym się wybiera na przykład taki tryb cyfrowy. Okay? Więc na przykład pierwszą rzeczą to jest tak zwana stabilność częstotliwości. O co tutaj chodzi? Nie? Stabilność częstotliwości to jest to, że na przykład są tryby cyfrowe, nie? które jeżeli na przykład krótkofalówka albo na przykład stacja, którą używamy, nie ma tak zwanej stabilności częstotliwości, czyli na przykład zamiast trzymać się równo, na przykład załóżmy tam na 7 megahercach to ona przeskakuje 7, może być 7, 10 um, i, i po prostu chodzi o to, że ona się nie utrzymuje na, na pewnym określonej częstotliwości. I tryby cyfrowe, one są tak skonstruowane, że są tryby cyfrowe, które nie tolerują nawet 4 Hz. Kiedy po prostu taka stacja po prostu się rozkalibruje. I teraz tak, wszystkie te nowoczesne, które mają tak zwaną obróbkę cyfrową, one mają bardzo wysoką stabilność częstotliwości. Ale jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę, na przykład, że ktoś używa stacji krzykofalarskiej, która jest jeszcze na przykład z lat 80. albo nawet jeszcze wcześniej, z lat 70. Albo na przykład jest kryzysowa sytuacja i na przykład. Ktoś sobie wybudował na przykład taką stację radiową, po prostu jak to mówią, od zera, na bazie na przykład e, z, zwykłego, na przykład kwarcowego oscylatora, to ta stabilność częstotliwości po prostu ona w zasadzie nie istnieje, można tak powiedzieć. I, i o co tu chodzi, że na przykład w tym momencie, jeżeli ktoś wykorzystuje tryb radiowy, gdzie te, który wymaga tej częstotliwości, częstotliwości, no to do widzenia. O jak to po prostu mówią, nie. Również na przykład odbiorniki radiowe, gdybyśmy chcieli na przykład przesłać transmisję radiową do odbiornika radiowego, to odbiornik radiowy tak samo, on ma bardzo małą stabilność. I, i tu już po stronie odbiorczej chodzi o to, że um, te radio, ono może po prostu, jak to mówią, dryfować po prostu z częstotliwości. I to jest jedna właśnie z rzeczy, które, która się dzieje, i na przykład tryb musi to brać pod uwagę. I na przykład z trybów, które ja tutaj właśnie wybrałem do, tego, do tych czterech, jest na przykład taki tryb, on, on się nazywa 8PSK. I on ma, on ma w swoich ustawieniach tak zwany tryb y, pilota. I on po prostu pokazuje, nadaje, przepraszam, nadaje na pewnej określonej częstotliwości sygnał, do którego odbiornik, nie, do którego modem ten software'owy, w sensie ten, 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 ten program, który to odbiera, on potrafi znaleźć ten sygnał pilota. Jeżeli na przykład zmieni się częstotliwość, to on będzie wiedział po prostu jak to odczytywać. Nie? co na przykład ma znaczenie w momencie w którym jest na przykład tak samo efekt Doplerowski kiedy ta częstotliwość, na przykład jeżeli będziemy rozmawiać nadawać przez satelitę i to zacznie sobie po prostu dryfować to jak na przykład y, wykorzystamy tryby radiowe które nie potrafią sobie z tym poradzić nie? To, 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 to nie będziemy mieli transmisji nie? Okay? inną rzeczą na przykład jest tak zwane przesterowanie są tryby radiowe, które są odporne na przesterowanie, czyli na przykład w momencie, w którym my przesterujemy albo na, na odbiorze, albo na nadawaniu, nie, to, to wtedy pojawia się problem. Bo jeżeli wykorzystamy tryb radiowy, który nie jest odporny na przesterowanie, no to wtedy mamy problem. Na przykład następną rzeczą, którą też na przykład y, tryby cyfrowe biorą pod uwagę, są na przykład odbicia. Odbicia, co to oznacza, że na przykład pojawiają się różnego rodzaju tak zwane harmoniczne, albo na przykład jeżeli nasz sygnał ma wiele różnych, przechodzi na przykład, nie wiem, bardzo kilka na przykład takich odbić ze stratosfery, żeby, żeby to tak w skrócie powiedzieć, to na przykład ten sygnał w miejscu, w którym on zostanie odebrany, on może być troszeczkę przesunięty, dlatego że na przykład mo, może być odebrany kilkoma różnymi drogami o, w ten sposób, i na przykład mogą się pojawić różnego rodzaju takie przesunięcia i odbicia. To też musi być brane pod uwagę. Inną rzeczą na przykład jest tak zwane dostrojenie. Są tryby radiowe, które na przykład, jak już zaczęła się transmisja, nie. To musisz się dostroić bardzo dokładnie do tej transmisji na samym początku, nie? czy też w momencie, w którym zaczyna się odbierać. Później te tryby na przykład potrafią tolerować różnego rodzaju e, przesunięcia, na przykład, przez, e, że, że na przykład one się troszeczkę przesuwają, bo się na przykład radio, mm, jak to mówią, nie działa poprawnie i ono po prostu odchodzi od częstotliwości. To one potrafią sobie z tym poradzić. nie? I, i na przykład one na samym początku mogą wymagać dostrojenia, na przykład MFSK jest właśnie takim trybem on wymaga, żeby na początku się po prostu dobrze dostroić, a później jak już tam są troszeczkę to idzie w bok, to po prostu on potrafi sobie z tym poradzić nie? Um, następną rzeczą na przykład, która jest brana pod uwagę, to jest na przykład zaniki, czyli na przykład y, słuchamy na przykład transmisji radiowej i na przykład jest taki szum, który się pojawia nie, który narasta i maleje. Jest takie jakby po prostu tak, takie zagadnienie i jest, są tryby radiowe, które potrafią sobie z tym radzić. One na przykład mają specjalne algorytmy, które tworzą różnego rodzaju dane pomagające, które pomagają w odczycie po prostu właśnie takiej informacji i potrafią sobie z tym radzić. Nie? Również następną rzeczą jest na przykład brane pod uwagę są zakłócenia. I na przykład może być coś takiego, że masz transmisję radiową, Ty sprawdziłeś na przykład częstotliwość, ona jest czysta, ale na przykład gdzieś lokalnie w miejscu, w którym ten sygnał jest odbierany, ktoś nadaje na przykład dosłownie na tej samej częstotliwości i są tryby radiowe, nie? które potrafią sobie z tym poradzić. Jak długo, jak długo na przykład ktoś nie nadaje dosłownie w tym samym trybie cyfrowym, to one potrafią sobie na przykład poradzić, że, że tam na przykład ty używasz na przykład 8PSK, a ktoś tam na przykład się wcina, po prostu nazwijmy to tak, z jakimś innym trybem radiowym, to te tryby radiowe potrafią sobie z tym poradzić, nie? Czyli tak zwane zakłócenia. Inną rzeczą, na przykład, która jest brana pod uwagę, to jest na przykład, że potrafią działać na różnego rodzaju modulacjach i tutaj głównie chodzi o SSB i FM, że na przykład typy radiowe, y, które są zadedykowane do SSB, one nie potrafią sobie radzić y, z transmisjami FM i tutaj przykładem na przykład jest MT63, który nie potrafi po prostu sobie radzić y, w, nie jest dostosowany do FM to po prostu nie będzie działało no, w ten sposób i tryb radiowy, który jest wykorzystywany na przykład właśnie w komunikacji awaryjnej on musi sobie radzić z różnego rodzaju trybami czyli musi działać na SSB i powinien działać też na, na FM to też ma po prostu znaczenie nie? następnym rzeczą która, która na przykład ma znaczenie jest to, czy Dany tryb radiowy może być wykorzystany w tak zwanym sprzęganiu akustycznym. Może na przykład zaistnieć sytuacja, gdzie twój e, na przykład komputer, czy też po prostu karta dźwiękowa przestanie działać i musisz na przykład wykorzystać telefon komórkowy do tego, żeby żeby wykonać po prostu transmisję cyfrową za pomocą sprzęgania akustycznego. Możesz mieć krótkofalówkę na przykład w ręku i możesz wykorzystać telefon komórkowy do tego, żeby po prostu nadać transmisję za pomocą sprzęgania akustycznego. I są tryby, większość tych trybów, one się po prostu nie nadają. Dlaczego się nie nadają? Dlatego, że na przykład... Krótkofalówka ma bardzo wąski, wąskie pasmo, gdzie czułość mikrofonu jest nastawiona generalnie na, na, środkowy, na, na środkową częstotliwość ludzkiego głosu. Nie? I na przykład, jak tryb radiowy wykorzystuje bardzo szerokie pasmo pomiędzy 500 Hz, załóżmy do 2500 kHz, to to nie będzie działać. Okay? To nie będzie działać, i dlatego to, to też ma znaczenie, czy dany tryb na przykład może być wykorzystany do tego, żeby wykorzystać go w tak zwanym sprzęganiu akustycznym inną na przykład rzeczą jest to że następnym zagadnieniem jest tak zwany wat na herc i to jest troszeczkę bardziej skomplikowane zagadnienie gdzie na przykład liczba na przykład tonów bo to się mówi tony, to się tak nazywa tryb radiowy wykorzystuje różnego rodzaju tony i na przykład może być 8 tonów, mogą być 2 może być jeden, nawet nie, w niektórych wypadkach nie. I im mniejsza liczba tonów, nie, tym silniejszy sygnał radiowy. No w ten sposób nie? Tam są gigantyczne różnice i na przykład jest podawany taki przykład pomiędzy Oliwią, która wykorzystuje 8 tonów, a pomiędzy um, Torem i Domino X, mikro, które wykorzystuje 2 tony, jak dobrze pamiętam. I różnica pomiędzy siłą sygnału Tor Micro a Olivia 8250, taki, taki symbol ma, jest 11 decybeli. Czyli w praktyce, na przykład ten Tor jest 11 razy silniejszy, ok, niż Olivia 8250, ok. Co ma wielkie znaczenie, bo, bo, bo tak jak mówiłem. Liczba tonów na, a, a, i, i szerokość właśnie tego pasma ma znaczenie, i, i to, to na przykład ma znaczenie w przypadku, kiedy ktoś wykorzystuje niskie, e, niskowatowe radia, na przykład może być sytuacja, gdzie nie ma na przykład gigantycznej liczby prądu, nazwijmy to, nie ma dostępu na przykład do sieci, i musimy wykorzystać po prostu um, transmisję na akumulatorach. Jeżeli ktoś na przykład zajmuje się taką komunikacją awaryjną, to na przykład ta osoba musi wykorzystać po prostu musi mieć możliwość na przykład nadawania przez cały dzień. Czyli musi wykorzystać po prostu możliwości, które ma i to też ma znaczenie. Nie? Na przykład, inną rzeczą, tak jak już tutaj podawałem w przypadku FT8, jest na przykład synchronizacja czasu, co ma ogromne znaczenie w przypadku właśnie FT8, który zupełnie się nie nadaje do komunikacji awaryjnej. Dlatego, że właśnie ta synchronizacja czasu, po prostu jak to mówią, eliminuje go na przykład z tej, z tej listy tych trybów radiowych. Nie? Inną na przykład rzeczą jest efekt doplarowski, o którym już mówiłem, gdzie na przykład ym, są tryby radiowe, które wymagają, żeby na przykład one były bardzo dobrze dostrojone przez cały czas transmisji. A, a ja już to wspominałem, że na przykład, jeżeli jest efekt doplorowski, to ta częstotliwość może się po prostu przesuwać i na przykład tryb radiowy on powinien móc sobie z tym radzić. Okay. Inną na przykład rzeczą jest to, że są pewnego rodzaju zagadnienia związane z efektami, które się dzieją w propagacji w tzw. NVIS, czyli na przykład kiedy po prostu antena jest poziomo położona, może to być na przykład tak zwany end-fet albo na przykład dipol i chcemy na przykład nadawać prosto w górę i żeby to się odbiło i na przykład ktoś odebrał ten sygnał, co ma znaczenie na przykład w przypadku, kiedy na przykład mieszkamy w dolinie albo chcemy, jesteśmy w dolinie i chcemy odebrać na przykład taki sygnał, to ten tryb radiowy on musi sobie radzić z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją zagadnieniami czy też zjawiskami, które się dzieją właśnie w przypadku właśnie tego nadawania i odbierania NVIS, NVIS. Inną na przykład taką rzeczą, zagadnieniem w przypadku trybów radiowych jest na przykład wykorzystanie przemienników. Większość trybów radiowych one po prostu nie potrafią um, działać z przemiennikami no w ten sposób. Dlaczego tak jest? Bo przemienniki one zawężają bardzo często te pasmo, na którym one słuchają, do częstotliwości do wąskiego pasma, na przykład 500 Hz, one mogą być zawężone po prostu w ten sposób. I to sprawia, że na przykład przemiennik może nie odebrać czy też przekazać poprawnie tej transmisji, więc część po prostu tego będzie albo wytłumiona, albo po prostu nie będzie w ogóle słyszalna w ten sposób. Czyli na przykład to też ma znaczenie, bo na przykład. Możemy lokalnie wykorzystać przemiennik. Są przemienniki na przykład na, na, na częstotliwościach 10 metrów, gdzie tu na przykład w Wielkiej Brytanii taki przemiennik potrafi swoją, um, jak to się nazywa, zasięgiem objąć jedną czwartą całe, całej Wielkiej Brytanii. Te przemienniki potrafią tak, tak, tak naprawdę zrobić. Nie? One są usytuowane na przykład. Na szczytach gór, i można się po prostu do nich dostać, i, i to ma znaczenie. Inną rzeczą jest na przykład to, że są tryby radiowe, które um, są bardzo trudne do zauważenia: w sensie one są tak do siebie podobne, że na ucho nie da się ich rozróżnić, nie? i wtedy wykorzystuje się coś, co się nazywa RSID, czyli Reed Salomon identyfikator o, w ten sposób, żeby to przetłumaczyć. I na przykład to jest prosta rzecz, ja będę pokazywał po prostu, jak taki identyfikator wygląda i jak go po prostu, jak go po prostu bardzo szybko po prostu ustawić w NBIMS, także ja po prostu to będę pokazywał. I na przykład tutaj takim przykładem są tryby PSK. Na przykład e, podwój, e, BPSK i QPSK i 8PSK są bardzo do siebie podobne na ucho. Bardzo trudno je rozróżnić. I na przykład jeżeli ktoś nadaje właśnie sygnał radiowy przy użyciu właśnie tych trybów, no to na przykład wykorzystanie tak zwanego RSID jest wręcz konieczne. Dlatego, że osoba po drugiej stronie na ucho tego po prostu nie rozróżni. I nawet modemy nie... One po prostu no, nie potrafią rozróżnić tego, mają z tym problemy. Nie? Są specjalne programy, które potrafią identyfikować na przykład rodzaje transmisji. Nie? Jest cała wręcz biblioteka na przykład, która się nazywa Signal Wiki, który zawiera różnego rodzaju wizualne i dźwiękowe reprezentacje czy też próbki różnego rodzaju trybów radiowych, nie? gdzie można po prostu na ucho rozróżnić po prostu taki tryb radiowy albo wzrokowo. I ten RS ID na przykład ma ogromne znaczenie, bo na przykład modem, nie, jeżeli ma wbudowaną opcję rozpoznawania RS to on potrafi się nie dość że dostosować do trybu radiowego, to on również potrafi się dostosować, wie na jakiej częstotliwości dokładnie ten, to jest nadawane, bo jak się na, nastąpi jakieś przesunięcie, to zamiast na przykład na 1500 Hz, to tam środek tej transmisji może być na przykład na 1000 Hz i wtedy to się wszystko rozsypie, dlatego że po prostu jeżeli modem nie posiada na przykład takiej możliwości, to wtedy trzeba na oko albo po prostu na ucho po prostu się dostroić do tego, żeby tą transmisję odebrać. I, i to są te rzeczy, które sprawiają, że, że ten wybór tych trybów radiowych to nie jest takie nazwijmy to widzi mi się, że bo lubię, dlatego używam. I te wszystkie rzeczy, właśnie które opisałem, to po prostu mają znaczenie. Ok, okay. więc teraz o tym samym dokumencie. Więc ja. Stworzyłem właśnie ten dokument i opisałem um, cztery tryby cyfrowe: okay? MFSK, Tor, e, 8PSK i o, OFDM. Okay? To są właśnie te cztery tryby. Tutaj ten dokument będziecie mogli sobie zgrać. Ja podam po prostu link do tego właśnie dokumentu, żebyście mogli sobie go po prostu zgrać, zobaczyć, wydrukować, okay? Więc ja tutaj opisałem właśnie MFSK jako właśnie jeden z tych trybów. MFSK, on wymaga dobrego dostrojenia, przynajmniej na samym początku. Zawiera pełną korekcję błędów. Tryb MFSK 8 i 16, które są jakby takimi podtrybami, one są zaprojektowane do tak zwanego Global HFDX, czyli po prostu do, do komunikacji globalnej, w sensie po prostu wiele przeskoku, jakbyś chciał tam na przykład z Australią sobie po prostu pogadać, to to jest właśnie tryb, który możesz wykorzystać. MFSK 32 i 64 to jest wersja na przykład, która została opracowana do tego, żeby po prostu działała w FM. Czyli nie tylko SSB, nie, ale również działa w FM, -ie. jest zadedykowany wręcz do FM. I jedną z rzeczy, która naprawdę wyróżnia ten tryb, to jest to, że on posiada tak zwany tryb przesyłu zdjęć. Co to oznacza? Że on po prostu ma jakby taki tryb analogowy w sobie, taki jak SSTV, SSTV który pozwala na przesyłanie zdjęć, i również na przykład cechą tego jest tego, że nie ma ograniczenia wielkości zdjęcia. Na przykład różnego rodzaju tryby SSTV mają po prostu ścisłe rygory wielkości zdjęcia, na przykład 256x320, jak dobrze pamiętam, mogę się mylić. Natomiast MFSK dowolna ilość. Okay. I on to robi RGB, gdzie przesyła trzy kolory i tam głębia na przykład tych kolorów jest, jak dobrze pamiętam, 24 bity i robi to bardzo dobrze i no dobrze, w sensie musi być ponad poziomem szumu o, w ten sposób, żeby, żeby to było. Jeżeli jest ponad poziomem szumu, to potrafi wręcz po prostu. Um Wysokiej jakości zdjęcia do, do, do wręcz wydruków fotograficznych, o w ten sposób może po prostu przesłać, że się tak wyrażę. On tam ma również cztery prędkości w sobie i ma też tryby czarno-biały i kolorowy, o w ten sposób czyli po prostu to jest nadawane o wiele szybciej w momencie, w którym jest po prostu czarno-biały, w ten sposób albo na przykład. Też ma mniejszą, wyższą odporność na tak zwane zakłócenia w ten sposób. Następnym trybem, który ja tutaj opisałem, to jest tak zwany TOR i on został opracowany z myślą o tym, żeby był w tak zwanej komunikacji arku, czyli na przykład, gdzie jest na przykład komunikacja pakietowa. Gdzie jest pakiet przesyłany, jest odbierane potwierdzenie odebrania tego pakietu, ale to nie oznacza, że on nie jest wykorzystywany też w normalnych transmisjach radiowych. To jest jego cecha, jakby jedna z cech, gdzie on się po prostu bardzo dobrze do tego nadaje w ten sposób. Jest odporny na szumy, jest odporny na niedostrojenie i również posiada tak zwany tryb zdjęć. Gdzie w prędkościach 11, 16 i 22, albo czy też można je nazwać wariantami, on potrafi przesyłać zdjęcia. Niemniej jednak, te zdjęcia one mają ściśle określone formaty, i tutaj jest do wyboru. Właśnie ja tutaj zrobiłem bardzo dokładnie, opisałem jakie formaty można po prostu nadawać i odbierać. Również czarno-białe, tak zwane. I tych trybów tutaj tego toru to jest dość dużo, możecie zobaczyć ja tutaj zrobiłem taką tabelkę, w której ja podałem właśnie szerokość pasma, ilość bodów i ilość w znakach na sekundę, bo to jest wolny tryb, on się nadaje znakomicie do różnego rodzaju dalekosiężnych transmisji i właśnie tak jak ja mówiłem o tym torze mikro, gdzie on po prostu jest 11 dB moc silniejsza transmisja niż na przykład Olivia 850. Okay. Również on się znakomicie nadaje, tak samo jak MFSK. on się znakomicie nadaje do sprzęgania akustycznego. Bardzo dobrze sobie radzi ze sprzęganiem akustycznym. Nawet do 100 bodów, nawet do 125 bodów, on potrafi po prostu znakomicie sobie radzić. Tylko, że w przypadku tego toru to trzeba ominąć wszystkie te warianty tak zwane wielostrumieniowe. Tutaj jest właśnie to pokazane, gdzie on ma 4 strumienie, 25 bodów yy, i to trzeba ominąć, bo to nie działa po prostu w, w sprzęganiu akustycznym. Okay? O tym trzeba pamiętać. Yy, ten 51 on będzie działał w sprzęganiu akustycznym, ale już na przykład te wyższe, które mają szerokie częstotliwości pasma, nie będą działać. Ten do 1500 szerokość pasma to one będą działały. Na przykład tutaj mamy ten Tor 56485, szerokość pasma to on po prostu będzie działał. Ok. Tor Mikro on zasługuje na szczególną właśnie taką uwagę, dlatego ja go tutaj opisałem, że on jest opracowany do tak zwanych fal długich, czyli 2200 m, 600 m, 160. Ale znakomicie e, działa też na innych częstotliwościach. To nie jest tak, że po prostu. Tu chodzi o to, że inne tryby, na przykład, one nie działają w tych częstotliwościach czyli 160 metrów 80 metrów to jest max na przykład w nią e, średnio zwykle. I tutaj jest jeszcze właśnie taką cechę, którą opisywałem to jest, że przy 100% minus 18 dB poniżej poziomu szumu on jest w 100% rozkodowywalny. Jest również rozkodowywalny, nawet gdy nie jest słyszalny dla ludzkiego ucha, no, w ten sposób. Tutaj właśnie to opisałem, znakomity do QRP, znakomita proporcja Watt na Hertz, odporny na rozkalibrowanie. Co to oznacza, że, że po prostu jak, jak na przykład radio po prostu dryfuje, albo na przykład ta częstotliwość nie jest y, stabilna, to on potrafi sobie z tym radzić. Okay? Następnym trybem, który tutaj opisałem, to jest tak zwany 8 PSK, który jest w moich oczach po prostu znakomity, po prostu do różnego rodzaju przesyłania plików, różnego rodzaju na przykład zdjęć. Danych, map i różnego rodzaju rzeczy w trybie pełnym cyfrowym to się znakomicie nadaje. E-maili. On jest dostosowany do FM, czyli nadaje się do FM, nadaje się do transmisji danych cyfrowych, czyli po prostu chodzi tu o pliki, o na przykład różnego rodzaju PDF-y i różnego rodzaju takie rzeczy. To on się po prostu do tego nadaje. Tryb 500F, który tutaj trzeba wyróżnić praktycznie działa ze wszystkimi radiami o czym my tutaj mówimy o starych, yy, yy, o starych radiach na przykład o różnego rodzaju tych, które były zrobione w latach 80. albo w latach 70., albo nawet te, które z czasów II wojny światowej to one będą działać okay. tryb pilota wymaga na siła pilota ja tutaj napisałem minus czterdzieści decybeli chodzi o to, że w ustawieniach tego trybu można y, y, zadecydować, jaka jest siła po prostu tego pilota. To modem to potrafi zrobić po prostu, nie? Tryby SSB wymagają dokładności, częstotliwości, dostrojenia do 10 Hz. Ok. To, pocz to początkowe dostrojenie wymagane jest, żeby było do 10 Hz. Co może zostać załatwione na przykład przez wysłanie tak zwanego RSID? To po prostu załatwia też sprawę. Wysoka transmisja danych zadydykowana na pasmo 10,6 metrów i wyższa. Chodzi o to, że on ma bardzo wysokie tryby transmisji. I tam Ta implementacja na przykład w tym NBMS jest do tysiąca... 200 bodów łącznie z tak zwaną korektą błędów w ten sposób. To są bardzo wysokie transmisje już danych, które się znakomicie nadają do różnego rodzaju właśnie komunikacji awaryjnej. I to jest właśnie jednostrumieniowy tryb, czyli po prostu jest jeden strumień, 8PSK. To nie jest wielostrumieniowy w ten sposób. Okay? Dlatego on się nadaje po prostu do, 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 również do SSB. Bardzo pięknie się nadaje. Nadaje się bardzo wysoka korekcja błędów. Tryby radiowe, one się potrafią różnić, w jaki sposób radzą sobie z korekcją błędów i występowaniem tych błędów. I to nie jest tak, że one wszystkie są do siebie podobne w tej korekcji. Nie, to, to ma znaczenie. On ma bardzo wysoką korektę błędów. I teraz tak, następną rzeczą jest, działa znakomicie nawet ze, z najstarszymi radiami, gdy z pilotem tu chodzi o właśnie ten sygnał pilota, że po prostu to sprawia, że, że on może być wykorzystywany nawet z, po prostu z odbiornikami radiowymi, które po prostu nie, potrafi, nie mają dużej stabilności częstotliwości. No to, to niestety taki jest i tleniam nadaje się również do wieloprzeskokowej propagacji, czyli po prostu wiele odbić po prostu czyli na przykład jak z Australią na przykład to by musiało się odbić ze trzy razy przynajmniej po prostu żeby to po prostu działało chociaż no, to zależy od częstotliwości i czasu, nie? ale chodzi o to, że po prostu on jest odporny na po prostu wieloprzeskokową propagację nadaje się do QRP nie? tak samo czyli po prostu w, w tych trybach niskich niskich bodów czyli po prostu transmisji on po prostu ma w, w większe przebicie po prostu o w ten sposób czyli liczba watów na, na częstotliwość po prostu jest wysoka o w ten sposób wymaga liar, linearnego wzmacniacza co to znaczy lin, linearny wzmacniacz jak na przykład mamy sinusoidę ok i na przykład y, sy, następuje synteza sygnału, później ten sygnał, czyli, czyli ta sinusoida, i to sobie idzie do wzmacniacza. To jeżeli wzmacniacz nie jest linearny, to on nie podąża idealnie za tą sinusoidą. Gdybyśmy zrobili na przykład funkcję matematyczną, która miałaby wyrazić tą sinusoidę, to tam, jeżeli wzmacniacz nie jest linearny, to tam są przekłamania. Okay? I, I po prostu on wymaga, żeby ten wzmacniacz po prostu był linearny, ale teraz tak, ktoś może powiedzieć, że to się kłóci po prostu z tymi starymi po prostu radiami. Chodzi o to, że te różne zagadnienia, nie, czyli na przykład linearność, one zaczynają mieć znaczenie w momencie w którym jest wykorzystywana bardzo wysoka częstotliwość w sensie wysoka liczba bodów, na przykład 1200, nie? Dlatego tutaj ja, ja wyróżniłem, że te 500F to jest właśnie ten tryb, który musi być wykorzystany ze starymi po prostu radiami do tego, żeby przekazać różnego rodzaju pliki, czy też po prostu zdjęcia i innego rodzaju materiały, PDF-y na przykład. I te, no, o co tu chodzi? Że ktoś może na przykład pomyśleć, że. Ten tryb, ten tryb jak on ma inną przepustowość, czyli liczbę bodów na sekundę, czyli ile kilobajtów na sekundę przechodzi. To to jest cała różnica. Nie to nie jest różnica. Są różnice, w jaki sposób te tryby radiowe po prostu działają o, w ten sposób. Tam są różnice e, i trzeba się z tym liczyć o w ten sposób, nie? E, i już, e, czyli na przykład wyższa częstotliwość. Może sobie już po prostu nie radzić w momencie, w którym ten wzmacniacz końcowy nie jest linearny w ten sposób. Ja tutaj w tabeli wyróżniłem właśnie tryby FM, które są, i wyróżniłem tryby do SSB. Tutaj można po prostu zobaczyć. Ja tutaj podałem różnego rodzaju parametry, nie? czyli na przykład stosunek korekty błędów, jaka jest. Na przykład są, są pewne częstotliwości, nie? czyli te przepustowości mają 50% transmisji, to jest korekta błędów. W tych wyższych częstotliwościach, niektórych częstotliwościach, o w ten sposób, mogą być inna korekta błędów, czyli na przykład jedna trzecia tylko i wyłącznie to jest korekta błędów. Okay? także tam są różnice. I, I to może mieć po prostu znaczenie. Okay? Następnym trybem, który ja tutaj opisałem jako czwarty i ostatni, to jest tak zwany OFDM, on się tak nazywa. To jest wielostrumieniowy, wielostrumieniowy tryb cyfrowy. Okay? Czyli on już w tym momencie, um, um, że się tak wyrażę, um, jest wymagający o, do pewnego stopnia, w momencie, w którym będziemy wykorzystywać wysokie przepustowości, bo on, on, on to zależy od implementacji. NBMS zaimplementował maksymalnie 3500 bodów, ale on, jego implementacja, y, y, są implementacje, które mają nawet 9000 bodów. Nie? I on na przykład ma, jest wielostrumieniowy, on może mieć 3 strumienie, 8 PSK albo 4 strumienie, 4 PSK, e, także 5, 5 strumieni, 4 strumienie, 8 strumieni na przykład. Tam są różnice nie? i korekta błędów tak samo tutaj jest, po prostu w tej tabeli ja tutaj zaznaczyłem, jaka ilość jest przeznaczona do korekty błędów. I tutaj krótkie podsumowanie tego jest, że on się nadaje do SSB i FM. Co, co właśnie też ma znaczenie, typ 500F i 750F zadedykowany do NVEIS, o czym ja właśnie mówiłem, i przeskoków to ma znaczenie, bo tryby radiowe mogą sobie nie radzić z tą propagacją NVIS. ten tryb radzi sobie po prostu znakomicie z tym okay? tutaj jeszcze dodałem tryb 2000F zadedykowany do przeskoków i przemienników, on w ten sposób czyli działa z przemiennikami tak samo 2000-3500 zadedykowany do propagacji na linii wzroku H, HF, VHF, UHF, nie? bo to już są bardzo wysokie częstotliwości, nie? wymaga RSID i dokładności wstępnego dostrojenia do 3 Hz. Okay. To jest ważne na samym początku, w momencie, w którym on po prostu się dostraja. I tutaj ja pokażę tutaj później w tej części praktycznej, jak te RSID ustawić. I kilka właśnie takich ciekawostek z tym związanych. Okay? I tutaj jeszcze dodałem właśnie takie porady, bo, bo ktoś może sobie po prostu na samym początku nie poradzić z tymi trybami. Ja tutaj dodałem na przykład, wydzieliłem na przykład sprzęganie akustyczne MFSK 32 i 64. Tor 1S to znaczy jeden strumień, okay? bo tam są nawet czterostrumieniowe, nie? żeby o tym pamiętać. 8 PSK 125, ja tutaj po prostu to opisałem, FM i tutaj napisałem MFSK, 8 PSK OFDM, ok, e FM DX, czyli po prostu dalekodystansowe transmisje w modulacji FM, i tutaj jest MFSK4 i TOR Micro, ok, czyli taka porada moja, niskie pasma na SSB, niskie to znaczy Poniżej 14 MHz, o, w ten sposób, czyli 7 w dół. I tutaj właśnie zrobiłem TOR 8 PSK500F, i tutaj znaczek minus dałem, że, żeby nie przekraczać tego 500. Ok, i tutaj OFDM 500. Tak samo zaznaczyłem, że, żeby, żeby, żeby tutaj mieć taką właśnie poradę, żeby sobie z tym poradzić. Wysokie pasma SSB i FM, to znaczy 14 MHz w górę, czyli na przykład 28 MHz tak samo, nie? czyli 10 metrów. 8 PSK 500F+, czyli po prostu można zrobić wyższe częstotliwości, w sensie wyższą liczbę bodów, czy też bitów na sekundę, można to tak, jak to mówią, na prosto przetłumaczyć, ile kilobajtów przejdzie o nie, OFDM 500 F, plus, czyli po prostu wyższe, i tutaj zrobimy jeszcze tabalkę, która określa te skróty tutaj w tych tabelkach, i tutaj jeszcze krótka informacja o tym, e, że można ten dokument kopiować, i, i jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, tutaj jest też wersja 2.24, i to możecie sobie zgrać. Okay. Okay, teraz zaczniemy właśnie tą część e, praktyczną o, w ten sposób tutaj z tymi e, trybami cyfrowymi. Okay. Więc teraz tak, e, tutaj e, te tryby cyfrowe właśnie w tym FLDG, NBMS, jak tutaj wejdziemy do opcji właśnie trybów cyfrowych, to tutaj mamy do wyboru właśnie. I tutaj mamy MFSK i tutaj zaczyna się od 4 do 128. L, o, ten sposób. To są różne warianty, właśnie tych trybów. Mamy tutaj OFDM, tutaj do 3500, tylko 3 są: jest 500F, 750 i 3500 zaimplementowane. Tu mamy 8PSK, jest bardzo duży wybór właśnie tych trybów. Zaczyna się od 125 do 1200 ff to znaczy, że ma, że ma kontrolę błędów a l to jest coś takiego, że on jakby nadaje w takich pakietach w ten sposób, to też ma pewne znaczenie to by trzeba było troszeczkę o tym mówić tor i tutaj też mamy bardzo dużo tego właśnie tora tor mikro i tutaj są właśnie aż do setki po prostu tutaj to dochodzi okay. Także to są właśnie te tryby. Ja tutaj w tym momencie mam ustawiony MFSK64, i tutaj teraz jeszcze ja mówiłem o tak zwanym MSI, tak zwanym ID, RSID. O, w ten sposób. Ok, teraz ja tutaj muszę powiedzieć o tym RSID. RSID tutaj w tym pakiecie NBMS, tutaj w prawym górnym rogu tutaj mamy to włączone do odbierania RSID, czyli odbierania w sensie interpretowania i działania na bazie tego RSID, czyli że modem się potrafi po prostu dostosować i do nadawania tego RSID. Okay, to jest jedna rzecz. Druga, tutaj jak wejdziemy do opcji konfiguracji, dialog konfiguracyjny. W opcji IDS, czyli ID, czyli identyfikatory mamy trzy opcje. Okay? Pierwsza jest CW, czyli po prostu kod Morsa. I tutaj jest to, że on będzie nadawał e, kodem Morsa nasz e, call sign, czyli po prostu nasz znak wywoławczy. Okay? E, I tutaj jest ustawiona prędkość 15 znaków, e, 15 słów na minutę o, w ten sposób. I tutaj ja to mam zaznaczone yy, i ja to później pro, za chwilę pokażę. RSID, czyli po prostu ten Reed-Salomon identyfikator i tutaj ja mam zaznaczone w tych opcjach tutaj Search as Passband, czyli po prostu on przeszukuje całe pasmo tutaj na dole, okay, które jest dostępne tam do 3500 Hz, jak dobrze pamiętam. W innym wypadku on będzie szukał do tak zwanych 200 Hz od tej częstotliwości tutaj, tej środkowej, która jest 1500 Hz w większości trybów cyfrowych. Tam czasami jest 1750, ale 1500 Hz to to jest, to jest środkowa częstotliwość. I tutaj mamy to ustawione, tutaj właśnie ta, ta opcja, tutaj jest właśnie ta częstotliwość 1500 Hz ustawiona. Okay? To jakbym kliknął po prostu na tym, to bym zmienił to, tutaj się po prostu zmieniło i tutaj ta wartość tutaj też się zmienia, ale to jest 1500 tysiąca, powinno być. Okay. I tu wracamy do tego RSID. Uh, um, Search Passband, um, uh, i tutaj jest uh, taka opcja. Um, tu to ID. Że on tutaj jeszcze dodaje, na, ja tu mam zaznaczone, żeby on to dodał do, do, do końca transmisji, tak samo, żeby to było dodane. Ok? I tutaj jest jeszcze taka opcja, ona się nazywa: wideo, i tutaj można na firewallu po prostu przekazać krótką wiadomość, która w tym momencie. Jest moim znakiem wywoławczym. Ok, 2E0DZQ. I do tego ja tutaj mam jeszcze zaznaczone, żeby on wydrukował tak zwany tryb transmisji. Ok. E, I żeby on się zmieścił w 500 Hz. E, mode with limit. E, to już. E, mode with. E, 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 że, żeby nie przekroczył. E, ta opcja tutaj na końcu jest, żeby on nie przekroczył. Um, tak zwanej szerokości e, pasma, który e, try, dany tryb wykorzystuje no, w ten sposób. E, OK, tutaj mamy save. A tutaj characters row. Ile znaków w jednym wierszu on po prostu żeby wydrukował? I e, tu, 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 tu. E, tu jest 8. I tutaj jeszcze mam odznaczone use small font, czyli po prostu użyj małych, małego, małych liter o w ten sposób, żeby one były małe. I teraz ja tutaj to zapiszę i pokażę Wam przykład. To jest transmisja. Ok, ja teraz to nadam. I tutaj przypatrzcie się po prostu tutaj na dole po prostu na ten um, waterfall, okej? Okay? To jest właśnie ten przykład, właśnie tego RSID um, i e, nadania wzrokowego po prostu tego tekstu. Okay? ok, teraz ja pokażę to po prostu jeszcze raz w takim powiększeniu, żebyście mogli to po prostu lepiej po prostu zobaczyć. E, transmisja testowa. Ok. Ok, także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Ten kanał jest generalnie kanałem preperskim, w którym ja poruszam dość dużo na temat komunikacji awaryjnej, komunikacji cyfrowej. Tam jest dość dużo materiałów o e, krótkofalarstwie, e, radiu globalnym i różnego rodzaju rzeczach związanych z preparstwem, także jeżeli jesteście zainteresowani tylko i wyłącznie pewnym określonym tematem, to zapraszam do przejrzenia różnego rodzaju playlist, tam starałem się dzielić te materiały na playlisty i wtedy na przykład jak ktoś nie jest zainteresowany na przykład trekerstwem albo na przykład tam, nie wiem, kuchenkami na przykład, polowymi, to, to ktoś może po prostu za, zawężyć y, obejrzenie po prostu materiału na przykład do krótkofalarstwa albo do m.com komunikacji awaryjnej także zapraszam, tam jest ponad 100, 130 jak dobrze pamiętam filmów różnego rodzaju materiałów y, także zawsze znajdzie się coś ciekawego dla kogoś, przynajmniej mam taką nadzieję, także jeszcze raz mam nadzieję, że ten materiał był wartościowy że mogliście odnieść korzyść z jego oglądania ja będę się starał zrobić materiały, które bardziej już poruszają zagadnienie tych pewnych określonych trybów cyfrowych, jak wysyłać zdjęcia, jakie po prostu, jakby to określać, ich formaty i tak Ja będę poświęcał temu już osobne materiały. Także dziękuję jeszcze raz i życzę powodzenia. Na razie.